gra. Parę uwag. Parę uwag na szybko. To jest karton. Która wygląda, bo jeszcze jest nie dojrzała. To jest karton o wymiarach 14 na 50. I rysujemy. Mogą być takie, ale mogą być jeszcze grubsze. Im grubsze, tym lepsze, zwłaszcza do symulacji dla niemowlaków. No, mały jak klucz. Po tej stronie piszemy ma na dzisiaj jest 8 na 1011-03-08 zestaw pierwszy, tak? Mamy mamę, poczekaj mi się, tutaj o coś nam się pomieszało, nie szkodzi. Czekaj, weź ten kimsiop, czekaj. Niech mi się nie uderzy mi w łokieć, bo mi wychodzą trzy litery wtedy. Bo... Tu jest napisane 14 pomnożone razy 50. Już na pomnożone razy. Ale to są cyfry. Po co czerwony? A po co nie? Akurat taki mam pod ręką. Wiesz, a poza tym im młodsze oczy i mózg, tym bardziej czerwony się nadaje. Te zęby, na 50. Uwaga. Ręka, buzia, mama, tata, łóżko, no. To jest karta 10 na 35.
Jeżeli na karcie 10x35 będziemy chcieli zmieścić 3 słowa plus odstępy między nimi, to nawet jeżeli to będą krótkie słowa, to czcionka musi być taka mała. Mama, tata, nos. A te litery dla niemowlaka do symulacji na pewno się nie nadają. Są za małe. Wstanę tą czcionkę, ty na taką samą uwagę. Tata, mama, Kuzia, a no.